Policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o zabicie swojej 32-letniej partnerki z Chełma Śląskiego. Kobieta była poszukiwana od 22 kwietnia, kiedy to po kłótni z partnerem miała wyjść z domu i odjechać samochodem w nieznanym kierunku. Auto zostało znalezione przy zbiorniku wodnym w Dziećkowicach. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, trafił do aresztu. Karolina Komada. Zaginięcie Małgorzaty W. zgłosiła rodzina. Według słów jej partnera po kłótni miała wsiąść do auta i odjechać w nieznanym kierunku. Twierdził, że mogła mieć myśli samobójcze. Prowadzący śledztwo, biuruńcy kryminalni, wykonali szereg czynności. Przesłuchiwali świadków, prowadzili działania w terenie, wielokrotnie sprawdzali miejsce, w którym został odnaleziony jej pojazd. Sprawdzali również informacje, które mogłyby naprowadzić ich na trop zaginionej. Nie wykluczyli też hipotezy, w której przypuszczali, że kobieta może nie żyć, a w jej zaginięcie może być zamieszana bliska jej osoba. Po ponad 2 tygodniach intensywnych poszukiwań do działań włączyli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Samochód zaginionej udało się zlokalizować w pobliżu zbiornika Dziećkowice w Mysłowicach. Był zamknięty. Poszukiwaniami oraz całą sprawą zainteresowali się mieszkańcy Chełmu Śląskiego, którzy wciąż nie wierzą w to, co się stało. Nie zdarzyło się coś takiego. O czymś takim jeszcze nie słyszałam, żeby w taki sposób zginęła dziewczyna. No i w taki bestialski. Tak jak jeszcze te dwoje dzieci teraz zostaną, ani ojca teraz, ani matki, ani nie wiadomo, co z tym będzie. No szok niesamowity i sprzód smutek. Tak przykro, nie? Bo to wie pani, bo to są... To są zostały dzieci, młoda dziewczyna ma przerwane życie, no jest to coś okropnego. W środę 8 maja policja zatrzymała 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o brutalne zabójstwo swojej partnerki. Miał pociąć zwłoki kobiety piłą mechaniczną, a następnie spalić. Resztę umieścił w beczce na posesji przed domem i też podpalił. Nadpalony telefon ofiary wyrzucił w lesie. Ma postawiony zarzut zabójstwa swojej partnerki, konkubiny, 32-letniej kobiety, której wcześniej rodzice zgłosili zaginięcie. Ma obecnie zastosowany środek zapobiegawczy, 3 miesiące pozbawienia wolności, jest aresztowany. W tej chwili trwają intensywne czynności procesowe. Pan się nie przyznaje, podejrzany się nie przyznaje do tego zarzutu. Przedstawił swoją alternatywną jakby wersję wydarzeń, która jest jego linią obrony i w trakcie postępowania będzie przedmiotem weryfikacji. Mężczyźnie grozi kara dożywocia.